Lato w Arendel. Takie ciepłe, takie słoneczne, ale to się zmieni na zawsze. Arendel. Całe skute lodem. Cześć. Na wstępie chciałabym wszystkim bardzo podziękować za tak ogromne zainteresowanie moim pierwszym filmem na tym kanale. Naprawdę kompletnie się tego nie spodziewałam i gdy kilka dni po opublikowaniu filmu o Encanto zobaczyłam, że ma tylko 5 czy 6 wyświetleń, pomyślałam, mówi się trudno, to była taka jednorazowa przygoda. Wylogowałam się z kanału i nie wchodziłam na niego przez ponad miesiąc, aż w ubiegły piątek niespodziewanie mój własny film pokazał się jako propozycja obok piosenek z Encanto, choć korzystałam wtedy z innego konta. Nawet sobie nie wyobrażacie, w jakim byłam w szoku, gdy zobaczyłam, że ma ponad 15 tysięcy wyświetleń, setki polubień, dziesiątki komentarzy. Naprawdę bardzo wam dziękuję, naładowaliście mnie nową dawką pozytywnej energii i inspiracji, by kontynuować pracę na tym kanale. Dlatego w ramach podziękowania przedstawiam dzisiejszy materiał, opowiem o ciekawostkach z serii Kraina Lodu. I choć skupię się przede wszystkim na analizie dwóch filmów pełnometrażowych, to nie zabraknie również garści informacji o gorączce lodu i świątecznej przygodzie Olafa. Mam nadzieję, że pomimo tego, że od premiery wszystkich filmów minęło już kilka lat, to znajdziecie tu ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia. A zatem, pozwólcie, że na początku pokrótce opowiem o fabule wszystkich czterech filmów. Kraina Lodu to pełnometrażowy film z wytwórni Disneya, który miał swoją premierę w listopadzie 2013 roku. Opowiada o dwóch siostrach i księżniczkach Arendel, Annie i Elzie. Starsza z nich, Elza, jest obdarzona potężną śnieżną mocą, którą jednak trzyma w ścisłej tajemnicy przed światem, aż do dnia swej koronacji. Gdy sekret wychodzi na jaw, Elza ucieka z królestwa, pogrążając Arendel w wiecznej zimie. Anna wyrusza na poszukiwania siostry, zatowarzyszy mając dopiero co poznanego handlarza lodem Kristoffa, Renifera Svena i bałwanka Olafa. Motywem przewodnim filmu i jego najważniejszym przesłaniem jest miłość, lecz nie ta romantyczna, partnerska, jak mogłaby się zdawać na początku, obserwując relacje Anny i Hansa, a miłość siostrzana. W 2015 roku pojawił się film Gorączka Lodu, jako krótkometrażówka przed aktorskim kopciuszkiem. Opowiada o urodzinach Anny, organizowanych przez chorą Elzę, która kichając tworzy dziesiątki maleńkich śnieżnych stworków. Dwa lata później, bo w 2017 roku, przed filmem Coco, można było oglądać kolejną krótkometrażówkę – Przygodę Olafa. W ponad 20-minutowej animacji Olaf stara się pomóc Annie i Elzie, które przez wieloletnią izolację nie posiadają żadnych świątecznych tradycji. Z ciekawostek, właśnie przez swoją długość film już po 2 tygodniach przestał być puszczany przed Coco. Długość filmu nie spodobała się bowiem wielu rodzicom i dzieciom, którzy nie byli pewni, czy trafili na właściwy seans. W końcu zwykle krótkometrażówki przed filmami trwają około 5 minut. W 2019 roku do kin trafił zaś drugi pełnometrażowy film, Kraina Lodu 2. Elza już od paru lat króluje w Arendel, jednak podświadomie czuje, że nie jest to jej miejsce. Idąc za wzywającym ją tajemniczym głosem, budzi duchy zaklętej puszczy, przez co królestwo staje w obliczu niebezpieczeństwa. Elza, Anna, Kristoff, Sven i Olaf wyruszają na kolejną wyprawę, w której tak naprawdę nie o duchy chodzi, a o odnalezienie własnego ja. Druga część Krainy Lodu to już nie tylko opowieść o siostrzanej miłości, lecz również o dojrzewaniu oraz radzeniu sobie z nieuniknionymi zmianami i stratą. Teraz opowiem o miejscu i czasie akcji wszystkich filmów. Jednocześnie z góry przepraszam, jeśli źle wymówię jakieś słowo w języku norweskim czy islandzkim, ale nigdy się ich nie uczyłam. Wydarzenia w pierwszej części filmu mają miejsce latem 1843 roku. Wiemy to z mapy widocznej w Krainie Lodu 2 na statku, którym płynęli rodzice Anny i Elzy. Widnieje tam rzymska cyfra MDCCCXL, czyli 1840, a zatonęli oni na 3 lata przed koronacją Elzy. Akcja krótkometrażówki Przygoda Olafa, opowiadająca o pierwszych od dawna wspólnych świętach sióstr, również ma miejsce w 1843 roku, zaś Gorączka Lodu rok później. Wydarzenia w Krainie Lodu 2 mają miejsce w 1846. W filmie tym również porucznik Matthias i Jelena wspólnie mówią, że byli uwięzieni w puszczy przez 34 lata, 5 miesięcy i 23 dni, co oznacza, że cała historia rozpoczęła się w 1812 roku. Choć Arendel jest fikcyjnym królestwem, to Norwegia, która zainspirowała twórców, jest już jak najbardziej prawdziwa. Zacznijmy od samej nazwy królestwa, Arendel, która została zapożyczona od miasta i portu w południowej Norwegii o nazwie Arendal. Co więcej, w języku norweskim słowo Arendel można różno tłumaczyć jako Dolina Orła.
Jednakże projekt królestwa bliższy jest realiom innego norweskiego ośrodka, Bergen. Projekt zamku Anny i Elzy został oparty na drewnianym kościele klepkowym Hedal. Otaczająca Arendel natura, w szczególności borealny las iglasty i fiordy, w tym fiord Nareifjord, to również nieodłączny element krajobrazu Norwegii. Potwierdzeniem lokacji jest również ogromny piernik upieczony przez jedną z mieszkanek Arendel w przygodzie Olafa, przedstawiający Norwegię z jej fiordami. Zaś Krainie Lodu 2, lasy i krajobrazy inspirowane są Laponią. Warto również zwrócić uwagę na plemię Nortuldra, przedstawione w drugiej części Krainy Lodu. Ich wygląd, tradycje i sposób życia zostały oparte na prawdziwych ludach Samów, zamieszkujących dzisiejszą Skandynawię i północną Rosję. Nawiązują do nich hodowane przez postaci renifery, ubrania, duchowe związki z naturą, a nawet widoczne w obozowisku drewniane kubki zwane guksi i tradycyjne namioty lavus. Zostańmy przy inspiracjach kulturą Skandynawii. Jesienne święto przedstawione na początku Krainy Lodu 2 to Hestakefest, czyli coroczne święto żniw lub święto dziękczynienia, obchodzone w kościołach w całej Norwegii. Natomiast tradycje bożonarodzeniowe, które możemy obserwować w przygodzie Olafa, w większości pokrywają się z naszymi polskimi. Są to choćby uroczysta kolacja, dekorowanie domu i choinki czy kupowanie prezentów. Oprócz tego widać jednak kilka różnic, jak wszechobecne wieńce na ścianach, które świadczą o protestanckich tradycjach Skandynawii. Na stole widać wiele tradycyjnych dań, jak choćby kranze kakie, piętrowe ciasto składające się z krążków migdałowych ciastek, które są kruche na zewnątrz i lekko miękkie w środku. Dzwon, w który Anna i Elza zabiły po raz pierwszy od czasów dzieciństwa, obwieszczając rozpoczęcie świąt, uznane jest w Arendel za tradycję narodową i faktycznie jest też takową w prawdziwej Norwegii, gdzie bicie kościelnych dzwonów sygnalizuje godzinę rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej. Gdy Olaf odwiedza domy mieszkańców, napotyka rodzinę ubraną w białe szaty z czerwonymi szarfami przywiązanymi w pasie oraz wieńcami i świecami na głowach. Ubiór ten odnosi się do Dnia Świętej Łucji, obchodzonego przez chrześcijan 13 grudnia. W okresie Adwentu święto to traktowane jest jak zwiastun nadchodzących świąt, wskazanie nadejścia światła Chrystusa w Dzień Bożego Narodzenia. Święto to obchodzone jest najczęściej w Skandynawii i we Włoszech. Olaf odwiedza również domy, w których obchodzone jest nie Boże Narodzenie, a żydowskie święto Chanuka. Widać wtedy dziewięcioramienne świeczniki. Na sztandarach, dekoracjach, a nawet sukni Anny widać motyw koziorożca. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji, czy oznacza on coś więcej niż tylko to, że w okresie Bożego Narodzenia przypada właśnie ten znak zodiaku. W pierwszej części Krainy Lodu w dniu koronacji ludzie w Arendel stawiają wysoki, udekorowany wstęgami i kwiatami słup. W rzeczywistości wznoszony jest on w ramach różnych europejskich festiwali folklorystycznych, najczęściej w maju i czerwcu, na przykład podczas przesilenia letniego, co ma związek z czasem w animacji, gdyż akcja dzieje się latem. Przejdźmy teraz do odzieży. Postaci w filmie noszą ubiór charakterystyczny dla Norwegii. Jest to bunad. Nazwa ta odnosi się do tradycyjnego stroju damskiego i męskiego, noszonego z okazji ważnych świąt. Tworzą go materiały wysokiej jakości, oryginalne dodatki i piękne hafty, zarówno na sukniach, jak i garniturach. Jego częstym elementem jest również charakterystyczne nakrycie głowy, widoczne na głowie Anny w kilku scenach oraz u innych kobiet występujących w filmie. Jest to prosta, haftowana czapka. Natomiast ubranie, które Anna zakupiła podczas próby dotarcia na lodowy wierch, nawiązuje do tradycyjnego ubioru ludu Sami – gakti. Gakti jest uszyty z wełny w jednolitym kolorze, np. czerwonym, niebieskim, zielonym, brązowym, ozdobiony kontrastowymi pasami, haftem i kołnierzem. Tunika u kobiet sięga do kolan, a u mężczyzn do połowy uda. Dodatek to szal z frędzlami, dekoracyjny pas i buty wykonane z futra renifera lub skóry z wyraźnym czubem lub podwiniętymi palcami, co widzimy również u Kristofa. Jest to strój odświętny i codzienny, noszony w czasie pracy, na przykład przy wypasie reniferów. Jako ciekawostkę dodam, że twórcy animacji, chcąc wiedzieć, jak materiał będzie się marszczył i zachowywał sunąc po śniegu, sami ubrali się w sukienki i po nim chodzili, i to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ubranie, które Anna założyła na pogrzeb rodziców, również jest zachowane w skandynawskim stylu. Choć czarne, a więc odzwierciedlające żałobę, to posiada zdobne niebieskie, granatowe i zielone hafty. Nie bez znaczenia są również fryzury bohaterek. Widoczne w filmie charakterystyczne zawijane wokół głów warkocze, przywołujące na myśl koronę, nawiązują do czasów, gdy Skandynawię zamieszkiwali wikingowie. A skoro o głowach i koronach mowa, pamiętacie słowa, które w Krainie Lodu wypowiada duchowny, gdy podczas swojej koronacji Elza z całej siły próbuje nie zamrozić królewskich regaliów? Słowa te wypowiadane są w zachodnim języku staronordyckim, z którego wywodzi się współczesny język islandzki, a przetłumaczone na język polski oznaczają mniej więcej:
ponieważ posiada święte właściwości i jest ukoronowana w tym świętym miejscu, przedstawiam wam królową Elzę z Arendel. Z innych językowych ciekawostek odnoszących się już do drugiej części Krainy Lodu, nazwa rzeki Atohalan może być utworzona z języka fińskiego lub języka lapońskiego. Ato to fiński bóg wody, a słowo Halan oznacza szron na ziemi. W filmach widać również inne elementy zaczerpnięte ze skandynawskich wierzeń. Występujący w obu filmach trolle zaliczają się do elementów doskonale zakorzenionych w norweskim folklorze. Według dawnych legend trolle to magiczne stworzenia żyjące w górach w dużych rodzinnych grupach. Co więcej, te legendarne również maskowały się pod postacią skał. Figury troli widać również na wejściu do sklepu pod Ciupagami, gdzie Anna i Kristo poznają się. W obu pełnometrażowych filmach widać nordyckie runy i symbole, m.in. w księdze, w której król Agdar poszukuje informacji o trolach, chcąc ratować Annę. Runy widoczne są również na kamieniach nagrobnych rodziców Anny i Elzy. Same kamienie nawiązują do skandynawskich tradycji pogrzebowych zapoczątkowanych przez Wikingów. Duchy natury występujące w drugiej części Krainy Lodu inspirowane są wierzeniami Samów. Duch wody, przedstawiony pod postacią konia, ma swoje źródło w skandynawskim folklorze. Jego inspiracją był Nok, niebezpieczny, zmiennokształtny duch wodny, znany z tego, że zaciągał podróżników w głębiny i topił. Możliwe, że właśnie dlatego w pierwszej chwili zaatakował on Elzę, aż nie poskromiła ona jego dzikiej natury. Duch ognia pod postacią płonącej jaszczurki również nie jest dziełem przypadku. W mitologii europejskiej żywioł ognia reprezentowany był przez salamandrę. Powiązanie tych zwierząt z ogniem mogło wziąć się stąd, iż spały one w drewnie, które ludzie palili. Ich ucieczka z ogniska mogła sprawić, że ludzie uwierzyli, że rodzą się one w płomieniach. Duchy ziemi są nawiązaniem do mitologii skandynawskiej, która przedstawiała trolle również pod postacią ogromnych głazów. Są to trolle zmienione w kamień pod wpływem promieni słonecznych. W filmach obserwujemy również liczne codzienne zwyczaje zapożyczone ze Skandynawii, jak choćby powszechne spędzanie czasu w saunach. W obu filmach występuje również wiele dekoracyjnych wzorów inspirowanych kwiatami, geometrycznymi kształtami i krajobrazami. Ornamenty widać na tkaninach, ścianach, nawet na lodowych wzorach tworzonych przez Elzę. Nawiązują one do norweskiej formy sztuki rosmaling, która dosłownie oznacza malarstwo dekoracyjne. Na początku pierwszej części Krainy Lodu możemy zaobserwować proces pozyskiwania lodowych bloków. Był to faktyczny i dochodowy biznes w czasach, gdy ludzie nie posiadali lodówek, a szczyt popularności osiągnął w XIX wieku, czyli w czasie, gdy dzieje się akcja Krainy Lodu. Starano się, aby lód był jak najbardziej przejrzysty, pozbawiony brudów i materiałów organicznych jak spadłe liście. Lód był cięty na bloki z pomocą dużych brzeszczotów, czyli blaszek posiadających jedną lub obie strony zakończone ostrymi ząbkami jak w pile. Do wyciągania lodu używano długich tyczek i haków. Właśnie te tradycyjnie wykorzystywane narzędzia pokazano w animacji. A teraz trochę o muzyce. Melodia otwierająca pierwszą część filmu Kraina Lodu, zatytułowana Vueli, została zaadoptowana z piosenki Itnemen Vueli, napisanej przez Frode Fjellheim. Zawiera elementy joik, tradycyjnego stylu śpiewu Samów. Tę samą melodię drugiej części Krainy Lodu śpiewa lud Norturdla, których wygląd, jak już wcześniej wspomniałam, został zainspirowany rdzenną ludnością Skandynawii. Zaś podczas koronacji Elzy chór śpiewa pieśni w języku staronordyckim, która również była inspirowana tradycyjną muzyką Samów. Co więcej, w ścieżce dźwiękowej obu filmów zostały wykorzystane regionalne instrumenty muzyczne. Nawet głos, który słyszy Elza w Krainie Lodu 2, ma swoje źródło w tej części świata. To kulning, czyli tradycyjny skandynawski śpiew o wysokim tonie. Piosenka, którą wybrać z dróg, śpiewana przez Kristoffa, Svena i inne renifery w drugiej części Krainy Lodu, w oryginalnej wersji językowej śpiewana jest przez jedną tylko osobę, Jonathana Groffa. Jeżeli chodzi o nawiązania do innych dzieł animacji i literatury, oczywiście mało kto nie zauważył Rozpunki i Juliana wchodzących na dziedziniec Arendel w dniu koronacji Elzy. Jednak, gdy przyszła królowa, wychodzi na balkon, śpiewając pierwszy raz jak sięga pamięć, na dziedzińcu widać jeszcze jedną księżniczkę, Tianę. Minutę wcześniej, gdy Anna znajduje się jeszcze wewnątrz zamku i zaczyna połaszować czekoladki, przypominają one te umieszczone w grze Mistrz Cukiernicy w filmie Ralph de Molka. Gdy Olaf śpiewa swoją piosenkę Lód w lecie, w pewnym momencie tańczy on z czterema mewami, co jest nawiązaniem do sceny z filmu Mary Poppins. Teraz kilka nawiązań w Krainie Lodu 2. Na początku filmu, gdy Anna i Elza bawią się śniegiem w ich sypialni, wśród wielu figurek można dostrzec Dumbo, Pioruna i Baymaxa. Chwilę później Anna bawi się dwoma figurkami, które się całują i są to Śnieżka oraz jej ukochany książę. Zaś gdy po przerwanej grze w kalambury Anna przychodzi do pokoju Elzy, otwarcie drzwi poprzedza pukaniem.
Dokładnie ten sam rytm słyszymy przed rozpoczęciem się piosenki Ulepimy dziś bałwana. W tym samym filmie, gdy Krzysztof rozmawia ze Svenem, w pewnym momencie Renifer zwraca się do niego słowami Wiesz co, Krzysiu? Co może być odebrane jako nawiązanie do formułki wypowiadanej często przez Kubusia Puchatka, do swojego najlepszego przyjaciela, właśnie Krzysia. Jeśli chodzi o nawiązania do Krainy Lodów w innych filmach Disneya, zacznijmy od sformułowania Mam tę moc, które było śpiewane m.in. przez Małego w Wajanie, Skarb Oceanu oraz przez Bruna w Nasze Magiczne Encanto. W filmie Wielka Szóstka, gdy Hilo testuje nową broń Baymaxa, niszczy on jeden z pomników posiadłości Freda, a pomnik ten przedstawiał właśnie Hansa. Zapewne wiele osób wie, że inspiracją dla Krainy Lodu była napisana w 1844 roku baśń Hansa Christiana Andersena pod tytułem Królowa Śniegu, która w przeciwieństwie do innych jego dzieł nie powstała w oparciu o folklor czy tradycje z krajów skandynawskich, lecz zrodziła się całkowicie w wyobraźni pisarza. Głównymi bohaterami są przyjaźniący się Kai i Gerda. Jednak gdy do oka Kaja dostaje się odłamek roztrzaskanego diabelskiego zwierciadła, staje się on złym chłopcem, w dodatku całkowicie oddanym tajemniczej kobiecie, tytułowej Królowej Śniegu, której obce są wszelkie ciepłe, dobre uczucia. Królowa w końcu porywa Kaja do swego królestwa, a Gerda rusza w ślad za nimi, chcąc uwolnić przyjaciela. Dziewczynce udaje się stopić lód w sercu Kaja dzięki swoim gorącym łzom, co zdecydowanie przywołuje na myśl scenę, w której miłość i łzy Elzy przywracają do życia zamrożoną Annę. Obie siostry są bowiem zlepkiem dwóch postaci. Elza to jednocześnie Królowa Śniegu i przepełniona dobrocią Gerda, zaś Anna łączy w sobie motyw zamrożonego Kaja, jak i poszukującej Gerdy. Jako ciekawostkę dodam, że w Krainie Lodu Kai i Gerda również występują. Są to trzecioplanowe postaci z dworu księżniczek. Niewykluczone również, że osadzenie akcji w połowie XIX wieku wiąże się z faktem, iż właśnie wtedy powstała baśń Andersena. Dodatkowo postacie w filmie zostały nazwane na cześć autora Królowej Śniegu. Imieniem Hans został ochrzczony filmowy złoczyńca. Imię Christian przypomina Krzysztofa, zaś imię Anna i Sven składają się na nazwisko pisarza Andersen. Do samego autora nawiązuje również wspomnienie króla Agnara i królowej Iduny w Krainie Lodu 2, gdy byli oni nastolatkami. Wówczas Iduna pyta siedzącego pod drzewem przyjaciela, co czyta, a on odpowiada baśń jakiegoś Duńczyka. Jednak jeśli dobrze się przyjrzeć, na okładce widnieje nie Królowa Śniegu, a Mała Syrenka, również autorstwa Andersena. Wróćmy jeszcze na chwilę do przedstawienia Elzy jako złej królowej, gdyż nawet daleko posunięte projekty jej postaci zakładały właśnie taki, bliższy oryginałowi scenariusz. W tej wersji historii Anna miała sprzeciwiać się złej siostrze, a w końcu zdołać rozmrozić jej skute lodem serce, poświęcając się. W takim klasycznym podejściu do fabuły utwierdzały widzów nawet pierwsze zwiastuny, w których widać jak Annę i Krzysztofa przysypuje śnieg, wywołany właśnie przez stojącą na szczycie góry Elzę, która doskonale wie co robi, krzywdzi własną siostrę. Twórcy przygotowali nawet większość dźwięków i dialogów, a nawet część animacji, której fragmenty nigdy nie zostały wykorzystane w prawdziwym filmie, a które widzicie teraz na ekranie. Ostatecznie Elza została przedstawiona jako dobra osoba, jedynie czyniąca złe rzeczy ze strachu i rozpaczy. Jednak utrzymanie widzów w niepewności poprzez zwiastuny, jak i uwzględnienie na plakatach zarówno uśmiechniętej Elzy i Hansa wywołało niemałe zamieszanie. Można było bowiem podejrzewać, że Elza jako czarny charakter nawróci się na końcu filmu, a Hans jest całkowicie dobrą, pomocną postacią i taką też będzie przez cały film. Bo tak właśnie miało być. To ideał księcia z sympatycznym wierzchowcem. Jednak ewolucja postaci Elzy sprawiła, że i jego osobowość uległa zmianie. Zwróćcie choćby uwagę na jego minę, gdy po pierwszym spotkaniu z Anną wpada do wody i uśmiecha się, jakby był nią zauroczony. Nikt go wówczas nie widzi, a to nie jest wyraz twarzy podstępnego Zbira, który cieszy się, że zdołał owinąć sobie księżniczkę wokół palca. Być może jest to scena zanimowana jeszcze przed uczynieniem z Hansa złoczyńcy. Jednocześnie twórcy sami przyznali, że żałowali tego, co uczynili z postacią Hansa i planowali nawet pozwolić mu na odkupienie win w drugiej części filmu. Jednak nigdy do tego nie doszło, a wszystko za sprawą piosenki Mam tę moc, która została napisana dla złej Elzy. Twórcy uznali jednak, że jest ona zbyt pozytywna i inspirująca, aby mogły ją śpiewać złoczyńca. Dlatego przerobili scenariusz tak, aby Anna miała ratować Elzę z samotności i paraliżującego ją strachu, nie zaś topić jej zamrożone i złe serce. Jednocześnie uczyniono z Hansa złoczyńcę, którym wcale nie miał być. W związku z tak ogromną zmianą w fabule, wiele osób zarzucało twórcom, że w filmie brakuje jakichkolwiek sygnałów informujących nas o tym, że Hans może mieć nieczyste zamiary. Jednak to nie do końca prawda. Gdy Anna postanawia odnaleźć Elzę, Hans nie wyrusza razem z nią, a raczej ciężko uwierzyć, by Stroski puścił ją samą do lasu w środku magicznie wywołanej zimy. Jak sam wyjaśnił później,
liczył, że Elza porzuciła królestwo na dobre, a Anna być może zginie z zimna szukając jej. Przed odjazdem Anna oświadczyła, że to Hans ma ją zastępować, zatem Hans mógł mieć nadzieję, że gdy minie kilka tygodni, a żadna z sióstr nie powróci, Arendel w końcu sama poprosi go o objęcie władzy. W końcu rozdając ciepłe koce mieszkańcom, Arendel podkreślał, że reprezentuje właśnie Annę. Później co prawda wyruszył jej tropem, ale tylko dlatego, że do królestwa wrócił koń bez księżniczki. Podtrzymanie wizerunku troskliwego ukochanego nakazywało mu organizację akcji ratunkowej. Gdy dotarł do zamku Elzy, wciąż musiał zachowywać pozory. Oglądając film, zwróćcie uwagę, że widzi on, że jeden z mężczyzn celuje do Elzy z kuszy. Mimo to nie ostrzega jej, a wręcz przeciwnie, zagaduje, odwracając uwagę od zagrożenia. Szybko dostrzega również okazję, by wyeliminować Elzę raz na zawsze. Widać, jak na ułamek sekundy unosi wzrok i dostrzega lodowy żyrandol, pod którym stoi Elza. Podbiega do mężczyzny z kuszą i podbija ją, przez co wypuszczona strzała nie rani Elzy, lecz rozbija żyrandol. Można przypuszczać, że Hans liczył na to, że uda mu się unicestwić królową, a tragedię przypisać wypadkowi. Wszak podbiegł do celującego do niej mężczyzny i próbował zmienić lot strzały, a że trafiła ona w żyrandol, to nieszczęśliwe zrządzenie losu. Przypuszczenia te potwierdzają jego późniejsze słowa kierowane do Anny, a po naszym ślubie Elzie przydarzyłby się przykry wypadek. Elza jednak nie zginęła, a Hans nie mógł jej własnoręcznie zabić na oczach tylu świadków. Co innego później, gdy wszyscy odwrócili się od królowej, posądzając ją o zamordowanie siostry. A on sam był już niemal koronowanym władcą Arendel. Teraz przejdźmy do innych ciekawostek. Czy zwróciliście uwagę, że akcja drugiej części filmu rozpoczyna się w noc poprzedzającą wydarzenia z początku pierwszej części? Gdy król Arendel ma opowiedzieć Annie i Elzie o zaczarowanej puszczy, Anna pyta siostrę, czy ulepią dziś bałwana. Poza tym cała czwórka jest ubrana dokładnie tak jak w noc, gdy Elza niechcący ugodziła Annę lodową strzałą w głowę. Płatek śniegu przedstawiający symbole czterech żywiołów nie występuje w naturze. Jego projekt został oparty na nordyckim Vegvisir, czyli kompasie, który ma zapobiegać zgubieniu się człowieka podczas burzy, co odzwierciedla motyw filmu. Elza znajduje drogę, a celem jest właśnie ów płatek w sercu Atohalan. Gdy Kristoff znajduje się na polanie w otoczeniu reniferów, planując oświadczyć się Annie w zaklętej puszczy, stoi on na kamieniu w kształcie serca. Obrazy wiszące na ścianach w Arendel, gdy Anna śpiewa pierwszy raz jak sięga pamięć, to między innymi huśtawka. Słynny rokokowy obraz autorstwa Jean Honoré Fragonarda. Pozostałe obrazy są raczej zainspirowane innymi dziełami sztuki niż stanowią ich dokładne odzwierciedlenie. Na przykład widać obraz przypominający chłopski taniec, którego autorem jest Peter Bruegel starszy, czy portret Joanny d'Arc. Obraz francuskiej bohaterki jest zapewne nawiązaniem do waleczności księżniczki Anny, bo obie postaci noszą niemal to samo imię. A w temacie obrazów. W drugiej części Krainy Lodu, gdy główni bohaterowie grają w kalambury, na ścianie za nimi wiszą portrety, odnoszące się do postaci, które dopiero w filmie się pojawią. Mowa o poruczniku Matiasie i królu Runardzie. Na końcu filmu generał Matias patrzy na zdjęcie, które jest dla niego czymś zupełnie nowym. Jest to jak najbardziej logiczne, ponieważ pierwsze czarno-białe fotografie wykonano w 1826 lub 27 roku, czyli na ponad 15 lat przed jego wydostaniem się z zaklętej puszczy. Gdy Elza śpiewa chce uwierzyć snom w drugiej części Krainy Lodu, jej magia zaczyna żyć własnym życiem i pokazuje, co powinna zrobić, aby odnaleźć odpowiedź na nękające ją pytania. Widać, że wchodzi w lodową mgłę i dostaje się do puszczy, gdzie spotyka stado reniferów, widzi dwójkę bawiących się dzieci, z późniejszej akcji filmu wiemy, że to jej rodzice, oraz duchy przeklętej puszczy. Na końcu zaś biega na utworzony przez siebie lód, co może być nawiązaniem do zamarzniętej Atohalan. Śpiewając Ulepimy dziś bałwana, Anna prosi Elzę, by znów zaczęła spędzać z nią czas, bo z nudów zacznie gadać do obrazów. Ponad 10 lat później, gdy w tej samej sali śpiewa fragment piosenki Pierwszy raz jak sięga pamięć, również śpiewa do obrazów. Oficjalnym herbem Arendel jest krokus o trzech płatkach i dwóch liściach, jako symbol odrodzenia i wiosny. Krokus to też kwiat nieodłącznie związany ze śniegiem. Kwitnie, gdy ten biały puch wciąż jeszcze leży na ziemi. Krokusy widać również w momencie śmierci Olafa w Krainie Lodu 2. Na końcu krótkometrażówki Gorączka Lodu, gdy Olaf wprowadza stworzone przez Elzę maleńkie lodowe stworki do jej dawnego zamku, wymienia imiona kilkorga z nich. Na końcu słychać, jak dwójkę nazywa Mozilem oraz Czesiem, co jest oczywistym nawiązaniem do aktora dubbingującego Olafa w polskiej wersji językowej, Czesława Mozila. Włosy Elzy oddają jej stopień pogodzenia się ze sobą. Najpierw są ciasno związane, jak ona sama i krępujące ją emocje. Potem splecione w niedbały warkocz, a ostatecznie, gdy odzyskuje wolność, całkiem rozpuszczone. Podobnie jest z lodem tworzącym pałac Elzy, którego kolor odpowiada jej emocjom.
Jest niebieski, gdy jest szczęśliwa, śpiewając mam tę moc, żółty, gdy jest wściekła i czerwono-różowy, gdy przerażona. Oryginalna nazwa lodowego wierchu, a więc najwyższej w Arendel góry, brzmi North Mountain, czyli północna góra. Można zatem założyć, że polscy tłumacze chcieli uczynić ją dla nas bardziej swojską. Lodowy wierch to oczywiste nawiązanie do Kasprowego wierchu. Teoria pamięci wody, poruszana przez Olafa i urzeczywistniona przez Elzę w drugiej części Krainy Lodu, istnieje również poza filmem. Odnosi się do rzekomej zdolności wody do zachowywania pamięci o wcześniej rozpuszczonych w niej substancjach, nawet po dowolnej liczbie seryjnych rozcieńczeń. Jednak teoria ta nie jest akceptowana przez społeczność naukową, a zatem nie jest prawdziwa. A skoro już przy teoriach jesteśmy, z pewnością część z Was spotkała się z tą o Tarzanie. Wiele osób podejrzewało, że wyruszając w podróż statkiem, królowa Iduna była w ciąży. Na okręcie narodził się książę, brat Anny i Elzy, który wraz z rodzicami ocalał z tonącego statku, później zaś został wychowany przez gorylę w afrykańskiej dżungli. Tym księciem miał być właśnie Tarzan. Oczywiście teoria ta miała wiele dziur, na przykład rodzice Tarzana oraz Anny i Elzy różnią się od siebie wyglądem, a ostatecznie ukróciła ją wizja śmierci królowej Iduny i króla Agnara, przedstawiona w drugiej części Krainy Lodu. I to by było na tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego materiału. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się tutaj czegoś nowego, ciekawego. Z tego miejsca pozdrawiam również wszystkie rodzeństwa i oczywiście moją młodszą siostrę Miśkę. Czekam na Wasze komentarze, śmiało piszcie propozycje, o jakich kolejnych animacjach miałabym zrobić podcast. Cześć! I jeszcze coś dla prawdziwych animomaniaków. Zwróćcie uwagę, że wizje trolla Baltazara wizualnie przypominają zorze polarne, zjawisko charakterystyczne dla terenów Skandynawii.